wyż z Nadkarpat będzie musiał ustąpić miejsca niżowi, a to sprawi, że rozpogodzeń będzie jak na lekarstwo. Ale wcale nie tak źle zapowiada się pogoda na najbliższe godziny, o czym za chwilę się Państwo przekonają. Ula Matysiak, witam serdecznie i zapraszam na prognozę. Nasz region przejdzie pod wpływ rozciągniętej zatoki niżowej. Sięga ona od centrum tego niżu nad północną Skandynawią i właśnie ośrodki, które są z nim związane, będą nas nękać do końca tygodnia, zasłaniając niebo deszczowymi chmurami. Dzisiejsza noc natomiast będzie dość pogodna. Dopiero nad ranem zacznie się chmurzyć. Temperatura wynosić będzie od 10 do 13 stopni nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany. Aktualne ciśnienie to 1013 hektopaskali, ale powoli się obniża. Jutro na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, ale uwaga, po południu znowu pojawią się większe rozpogodzenia. Temperatura mogłaby być wyższa. Odnotujemy od 15 do 18 stopni w południowej części regionu. Chwilami może mocniej powiać, a ciśnienie w południe wyniesie około 1010 hektopaskali. Później zacznie powoli wzrastać. Noc na Bałtyku przyniesie południowo-zachodni wiatr, który osiągnie maksymalnie 5-6 stopni w skali Beauforta. Jutro wiatr już będzie tylko z zachodu, a maksymalna siła wyniesie 7 stopni. Na tym kończymy prognozę pogody. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.